Podcastu tego słuchasz dzięki patronom Marzenie Sawickiej, Przemkowi Sławińskiemu, Damianowi Rucińskiemu i Szymonowi Kryczce. Zapraszam. Cześć, dzień dobry, moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor. A to 639 odcinek podcastu BSSB bez tajemnic. Aż tydzień, dokładnie cały tydzień minął od nagrania poprzedniego odcinka podcastu BSS bez tajemnic. No cóż, jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to pewnie nie będzie to dla Was nic dziwnego, no bo podcasty można nagrywać przecież w cyklach raz na tydzień czy tam raz na dwa tygodnie. Ale podcast BSS bez tajemnic nagrywany jest prawie codziennie, w związku z czym przerwa 5-6-7 dniowa. Jest wręcz gigantyczna. No, ale miałem ku temu solidny powód. Cały ten tydzień spędziłem w Trójmieście na przygotowaniach i na prowadzeniu BSS Forum Gali Outsourcing Stars oraz wydarzeń, które im towarzyszyły. Pewnie słychać w moim głosie, że nadal nie jest ze mną najlepiej, no, ale jest to efekt przemawiania ze sceny. Wielo, wielokrotnie i przez wiele godzin w ciągu dnia i nocy. Wczoraj była tragedia z moim głosem, więc już w ogóle on się nie nadawał do wypowiadania jakichkolwiek słów, ale dzisiaj już jest całkiem nieźle, chociaż ten głos jest dosyć niski. Słuchajcie, dzisiaj zabiorę Was w podróż do Trójmiasta i opowiem Wam, co się takiego działo w ogóle przez cały ten tydzień, jak to wszystko wyglądało. No i po co w ogóle Pro Progresio organizuje BSS Forum i Galę Outsourcing Stars? No to najpierw kilka takich danych liczbowych i historycznych. To była już szósta edycja BSS Forum i dziewiąta edycja Gali Outsourcing Stars. Co to są za wydarzenia? Forum. Forum ma za zadanie podsumowanie najważniejszych trendów i wyzwań w świecie nowoczesnych usług dla biznesu. Jest to branża, która rozwija się na całym świecie. Praktycznie nie ma kontynentu, na którym nie spotkalibyśmy się z firmami, które albo w modelu outsourcingowym, albo w modelu shared serwisowym, czyli współdzielenia różnych usług nie świadczyłyby jakichkolwiek nomenomen usług. Tak to jest, zaczęło się to wszystko w Stanach, przetoczyło przez Azję, trafiło do Europy, Afryki, Ameryki Południowej czy też na kontynent australijski. No i tak od kilkudziesięciu lat sektor ten się rozwija. Polska jest całkiem mocnym akcentem yy, zaznaczona na globalnej mapie lokalizacji, w której świadczone są usługi dla biznesu, więc nie ma się co dziwić, że ten temat jest podejmowany przez różne organizacje, w tym na przykład Pro Progresio, czyli tą organizację, którą mam przyjemność ja prowadzić na co dzień. Pro Progresio zajmuje się i analizą globalnego rynku, jeśli chodzi o usługi biznesowe, zrzesza firmy, które świadczą tego typu usługi oraz firmy z ich bezpośredniego, otoczenia. W klubie Pro Progresio prowadzi także media, które na co dzień dzielą się informacjami ze świata nowoczesnych usług dla biznesu. Więc dla nas w Pro Progresio jest to naturalną rzeczą, że raz do roku zrobimy jakąś wielką konferencję, jakieś wielkie wydarzenie, w których będziemy podsumowywali to, co dla tego sektora jest najważniejsze. I tym wydarzeniem właśnie jest BSS Forum. Tam poruszana jest merytoryka. Tam jest bardzo dużo ważnych rzeczy dotykanych, omawianych, krytykowanych, analizowanych no i jeszcze pewnie moglibyśmy tu kilka określeń zastosować. Natomiast, no nie samym omawianiem człowiek żyje. Więc, aby celebrować sukcesy tejże branży, no to organizowany jest konkurs Outsourcing Stars, którego finał odbywa się podczas gali Outsourcing Stars. I w tym roku oba te wydarzenia, czyli i forum i gala miały miejsce w Trójmieście. Natomiast co roku pro Progressio stara się wprowadzać pewne modyfikacje do tych wydarzeń. Wiecie, jak coś jest powtarzalne, to z biegiem czasu staje się takie hmm trochę nudne nawet bym wręcz nie bał się użyć takiego słowa więc warto jest wprowadzać pewne zmiany i tak było też i w tym roku w tym roku tą jedną zasadniczą główną zmianą która została dołożona do BSS forum oraz gali Outsourcing Stars były dwa dni targów pracy tak dwa dni targów pracy i za chwileczkę do nich wrócę abym powiedzieć wam po co one w ogóle zostały zrobione i co tam się działo drugą rzeczą, która została dołożona, ale już nie w tym roku, tylko no, ma taką pewną kilkuletnią tradycję, jest tak zwany biforek. Biforek to impreza, która odbywa się w przeddzień, a w zasadzie w przedwieczór głównych wydarzeń, no i jest takim impulsem do networkowania się wszystkich uczestników przed głównym wydarzeniem, jakim jest forum i gala. No, ale w tym roku pojawiła się jeszcze jedna nowa rzecz, a mianowicie takie wsparcie. Logistyczne dla uczestników. Wszyscy uczestnicy, którzy przyjechali spoza trójmiasta i sobie tego życzyli, mieli zapewnione przez Pro Progresio, czyli przez organizatora tychże wydarzeń, noclegi w trójmieście oraz transport pomiędzy lokalizacjami, w których odbywało się forum i gala. Tak, 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 dobrze usłyszeliście. Organizator zadbał o to, aby uczestnicy przyjeżdżający do trójmiasta nie, nie musieli martwić się już o hotel, tylko mieli go zakwaterowanego zagwarantowanego, a nie zakwaterowanego ależ mi się dzisiaj te słowa mylą. No i w ten sposób ułatwiona została logistyka miejska, miejsca, jakim było trój. Miasto. Dobra, powiedziałem, że forum było robione po raz szósty, gala po raz dziewiąty, no to teraz warto powiedzieć, kto w tych wydarzeniach w tym roku brał udział. Brali udział członkowie klubu Pro Progresjo, no bo oni mają zagwarantowaną obecność na forum i gali i ogromne ukłony tu w kierunku waszym, moi drodzy członkowie klubu Pro Progresjo, że tak licznie stawiliście się na tym wydarzeniu. Ale. Grupa członków klubu Pro Progressio to nie jedyna grupa osób, które w forum i gali brały udział. Dlatego że brały tutaj udział również osoby reprezentujące lokalny, nasz polski sektor nowoczesnych usług dla biznesu oraz jego otoczenie. Przyjechali także goście z zagranicy. W tym roku goście z zagranicy dopisali dość licznie i odwiedzili nas chociażby przyjeżdżając z takich krajów jak Kanada, Wielka Brytania, Belgia, dalej możemy liczyć Irlandię, Oj, Słowacja, Węgry, um, Ukraina, Szwajcaria, no i jeszcze um, Słowacja. O, chyba teraz już o wszystkich powiedziałem. Nie, przepraszam, jeszcze byli goście z Włoch. Tak, także taka dosyć liczna grupa osób nam się pojawiła na tym wydarzeniu, reprezentująca przeróżne firmy, które albo świadczą usługi outsourcingowe, albo prowadzą centra usług wspólnych. Albo bezpośrednio z tą branżą na co dzień współpracują. To były osoby zarówno na poziomie zarządów, dyrektorów operacyjnych, działów wsparcia rozwoju tychże organizacji, czy też samorządów. Dość licznie przybyli wiceprezydenci polskich miast, i to zarówno z Poznania, Łodzi, Gdańska, Gdyni, Sopotu, i tak mógłbym jeszcze kilku wymieniać. Także ogromne, niskie ukłony Wam, uczestnikom tychże wydarzeń, że mogliśmy się wszyscy razem tutaj spotkać. Dobra, to trochę danych logistycznych mamy za sobą, no to teraz parę informacji o miejscach. Wydarzenia tegoroczne nie odbywały się w jednym miejscu. Odbywały się w kilku. Targi Pracy odbyły się na terenie gmachu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Biforek odbył się w Gdańsku również na 34. piętrze w budynku Olivia Star. Forum odbywało się w hotelu Courtyard by Marriott w Gdyni, a sama gala odbywała się w budynku plenum w samym sercu e, Stoczni Gdańskiej. Tak to było kilka różnych miejsc, co wymagało trochę przemieszczania się i poruszania uczestników tychże wydarzeń. No ale same wydarzenia nie mogłyby się odbyć, gdyby nie wsparcie kilku. Wspaniałych organizacji. W zasadzie to było ich kilkadziesiąt, ale chciałbym tylko kilka tutaj wymienić w ramach mojego podcastu. Partnerem strategicznym była Invest in Pomerania. To wspaniała organizacja, która dba o rozwój przedsiębiorczości na terenie całego województwa pomorskiego. Niesamowicie dobrze zorganizowana i muszę przyznać, że współpraca z takim partnerem strategicznym, jak Invest in Pomerania, to była dla nas czysta przyjemność. Wydarzenia miały Jednego platynowego sponsora, którym w tym roku była firma CPL Poland. To firma rodowodem z Irlandii, która zajmuje się profesjonalnie rekrutacjami na szereg różnego typu stanowisk pracy. W tym branżą dominującą, która jest obsługiwana przez CPL Poland, jest sektor nowoczesnych usług dla biznesu w bardzo szerokim ujęciu. Czyli mówimy tutaj nie tylko o stanowiskach dla księgowych, prawników, marketingowców, ale także między innymi dla tych, którzy zajmują się chociażby informatyką. Tak, to stanowiska IT, software developerów, testerów również są obsługiwane przez CPL Poland. Partnerem i sponsorem złotym, a w zasadzie to trzech takich partnerów, sponsorów złotych było, był, była firma Torus, to lokalny deweloper, który postawił chociażby cały pro, projekt budowlany, projekt architektoniczny, projekt biurowy, jakim jest Alchemia. Do tego doszła oficyna, do tego doszedł format, znakomite budynki spełniające wszelkie oczekiwania sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Także Torus był sponsorem złotym. Drugim sponsorem złotym była firma Nowy Styl, która towarzyszy Forum Igali od samego początku, no i firma Nowy Styl Zajmuje się wyposażaniem przestrzeni biurowych, ale nie tylko w ergonomiczne i fantastyczne meble. To przy ich ergonomicznych stołach i na ich ergonomicznych fotelach możemy sobie w biurach pracować. A podczas forum nowy styl przygotował strefę networkingową, na której mogliśmy sobie w bezpośredni sposób rozmawiać i wygodnie siedzieć. Trzecim złotym sponsorem była firma Cushman Wakefield. To wspaniała firma zajmująca się doradztwem w zakresie nieruchomości. Reprezentuje zarówno wynajmujących jak i najemców i pomaga znaleźć najwspanialsze przestrzenie biurowe, chociażby dla firm typu BPO, SSC, GBS czy też IT. No i tutaj co roku firma Cushman Wakefield jest również sponsorem barów podczas gali i uwierzcie mi, przy tych barach sponsorowanych przez Cushman Wakefield działo się strasznie dużo. A skoro się działo, to warto wspomnieć o sponsorze networkingu, którym była firma Info Poland, tak InfoPulse Poland to firma z rodowodem z kolei ukraińskim w połączeniu ze skandynawskim kapitałem, która w Polsce bardzo prężnie się rozwija. Mieliśmy przyjemność gościć zarówno prezesa InfoPulse Poland, jak i całą jego wiodącą ekipę z InfoPulse Poland na forum i gali i to dzięki nim networking odbywał się absolutnie na najwyższym poziomie. Pozostali sponsorzy, którzy tutaj dołączyli do tego wydarzenia oraz partnerzy również stanowili dosyć sporą grupę. Mogę wspomnieć, że wśród nich były także np. takie firmy jak AICPA CIMA oraz HR na szpilkach, ale także i znacznie, znacznie więcej innych. Możecie sobie o wszystkich przeczytać na stronie bsforum.com. No dobra, to wróćmy na chwilę na tę płaszczyznę logistyczną samych wydarzeń. Targi pracy. Wspomniałem, że po raz pierwszy zostały zorganizowane targi pracy. Pierwsze pytanie: po co? Drugie pytanie: jak to wszystko poszło? No cóż, żyjemy na rynku pracownika. Praktycznie każdy, kto chce, to ma pracę, ale. Czasami warto pomóc potrzebującym, i taka właśnie była intencja dla nas, kiedy tworzyliśmy targi pracy. Targi pracy zbudowaliśmy dwudniowe, towarzyszyło im hasło Moja praca, mój rozwój, mój wybór. Stawiło się kilkudziesięciu wystawców, ale nie tylko oni. Dlatego, że idea targów była taka, abyśmy mieli i wystawców, mieliśmy także prelegentów, którzy podzielili się kilkoma swoimi no cóż, bardzo ciekawymi wskazówkami z zakresu miękkiego i twardego HR-u, i to były takie sesje dyskusyjne od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Ale oprócz tego stworzyliśmy także strefę chilloutu, gdzie można było sobie na spokojnie wypić kawę, porozmawiać o pracy, o swoim codziennym życiu, no i posilić się świeżymi owocami, które dostarczyła nam firma Daily Fruits. Także ogromne ukłony i podziękowania dla Daily Fruits, no bo kawał dobrej roboty z tymi świeżymi owocami zostało zrobione. Dobra, targi pracy dwa dni przewinęło się przez nie w okolicach. Ośmiuset z kawałkiem osób pierwszego dnia około trzystu, drugiego dnia cała reszta. No i wyglądało to tak, że te odwiedziny były falami. Większa grupa, i potem nieco mniejsze grupy. Trochę więcej na wykładach, trochę więcej w strefie wystawców, trochę więcej w strefie chilloutu. I tak te dwa dni minęły. Bardzo, bardzo dziękuję i wystawcom za to, że zdecydowali się pokazać swoje oferty, ale także i odwiedzającym za to, że aktywnie prowadzili rozmowy ze swoimi potencjalnymi przyszłymi pracodawcami. Targi pracy poleciały raz, dwa, natomiast w drugim dniu targów pracy Pro Progressio zorganizowało tak zwany City Tour. To jest wydarzenie, które towarzyszy BSS Forum i gali Outsourcing Stars już po raz czwarty i jego intencją jest odwiedzenie miasta, w postaci takiej wycieczki autokarowej, przejechanie się po tym mieście, poznanie jego historii i jego punktów atrakcyjności dotyczącej lokowania inwestycji typu BSS na terenie tego miasta i robi się takie przystanki. Te przystanki są realizowane na terenie budynków biurowych, które mogą być potencjalnymi siedzibami dla firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Na tych przystankach wchodzimy do konkretnych budynków, poznajemy ich walory, Oglądamy piętra, rozmawiamy z najemcami i wiemy, dlaczego mają one konkretną wartość dodaną dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu, w tym przypadku z punktu widzenia bycia najemcą takiego budynku. City Tour w tym roku odbywał się na terenie Gdańska, ale zaczynaliśmy całą podróż w Gdyni, także usłyszeliśmy historię budownictwa biurowego również na terenie Gdyni. No a w samym Gdańsku trafiliśmy do Młodego Miasta, gdzie odwiedziliśmy budynek Kawatiny. Później przeskoczyliśmy do budynku do całego kompleksu budynków w garnizonie zarządzanego przez Hosse. Następnie podjechaliśmy sobie do Skanskiej, gdzie oglądaliśmy Wave a, no a potem jeszcze zatrzymaliśmy się w całym kompleksie Olivia Business Center. Kilka różnych miejsc, grupa blisko 40-osobowa, zwiedzanie, rozmowy, bardzo, bardzo ciekawie spędzony czas. Także ten City Tour trwał ładnych kilka godzin w ciągu dnia i dał mocną porcję wiedzy na temat tego, gdzie można tworzyć sobie biura na terenie Gdańska. Jak City Tour się zakończył, no to w ten przeddzień głównych wydarzeń był biforek. No, słuchajcie, ten biforek to z jednej strony ma takie połamać trochę bariery pomiędzy nami wszystkimi, żebyśmy się już wszyscy dobrze poznali. No i ja, otwierając tego biforka, od razu powiedziałem, że podczas biforka i podczas forum i podczas gali nie będziemy do siebie zwracać się per pan i pani. Tak. Zasada, która funkcjonuje na wydarzeniach Pro Progresio jest taka, że wszyscy jesteśmy ze sobą po imieniu, poznajemy się. Rozmawiamy ze sobą tak, aby ten networking udawał nam się być realizowanym w sposób łatwy, prosty, przyjemny i żebyśmy mogli sobie tutaj ze sobą łatwo nawiązywać kontakty. Ten biforek był zrealizowany na 34 piętrze budynku Olivia Startop, ale zaczęliśmy go na samym dole w ogrodzie zimowym, gdzie mogliśmy podziwiać jedyną w swoim stylu taką konstrukcję budowlaną na terenie polskich biurowców. Weszliśmy do lasu tropikalnego na parterze w tymże budynku, tam sobie wypiliśmy mały aperitif, po czym skoczyliśmy na 34 piętro i to tam ponad 300 osób wzięło udział w biforku i ze sobą się networkowaliśmy przy lampce wina i małych zakąseczkach, także było to bardzo, bardzo fajne. Biforek potrwał do północy, po czym uciekliśmy do hoteli, do Gdyni, aby kolejnego dnia rozpocząć to, co miało się odbywać no właśnie tego konkretnego dnia i były to te najważniejsze wydarzenia z którymi przyjechaliśmy do Trójmiasta czyli BSS Forum oraz gala Outsourcing Stars. BSS Forum ma zasadę taką że ma poruszać najważniejsze informacje, trendy, wyzwania dotyczące sektora nowoczesnych usług dla biznesu. I tak właśnie było w tym roku. Podzieliliśmy całe wydarzenie na trzy części: na część biznesową, część w której poruszaliśmy tematy związane ze sprzedażą i rozwojem osobistym, oraz część czysto HR-ową. Jeżeli takie rzeczy jak regulacje prawne, trendy związane z budownictwem biurowym, podcasty biznesowe, sprzedaż, podatki czy też procesy operacyjne w centrach typu GBS były dla was interesujące to na wszystkie te kwestie wszystkie te obszary znaleźliśmy odpowiedzi podczas BSS forum pojawiła się też bardzo ciekawa i nowa rzecz a mianowicie nasz gość gość specjalny Peter Ryan z Ryan Strategic Advisory, który nas odwiedził przylatując bezpośrednio z Montrealu w Kanadzie przedstawił wyniki najnowszej analizy Całego świata pod kątem preferencyjnych lokalizacji dla centrów typu BPO i o profilu Customer Experience. I wyobraźcie sobie, że Polska w ocenie obecnych inwestorów z tego sektora jest na miejscu drugim na świecie. Tak. Druga lokalizacja na świecie to Polska. Także skoro tego typu raport pojawił się na rynku, to możemy się spodziewać, że w roku 2022 będziemy doświadczali więcej zapytań eksplorujących Polskę pod kątem lokowania nowych inwestycji typu BPO w obszarze Customer Experience. To jest bardzo, bardzo ważna informacja, dlatego że takich lokalizacji, takich Inwestycji. Jest bardzo dużo na świecie, które jeszcze o Polsce nie słyszały i nigdy tu nie były. A teraz jesteśmy drugą na świecie wybieraną przez ten, ten sektor, ten biznes, lokalizację. No więc trzymam kciuki, bo może się okazać, że ten rok, rok 2022, zakończymy ze sporą grupą nowych inwestorów w różnych polskich miastach. No dobrze, ale jak się skończyło forum, to trzeba było złapać chwilę oddechu po to, żeby o 19 wsiąść w autokary i pojechać do budynku Plenum do Stoczni Gdańskiej, gdzie miała się odbywać gala Outsourcing Stars. Gala, no cóż, gala co roku jest inna. Co roku ma inną aranżację, inną scenę i nie ukrywam, że ja na nią też czekam co roku, bo ja też nie wiem, jak ta scena wygląda na sam koniec dnia. Więc dla mnie jest to też zawsze zaskoczenie i dosyć spore wyzwanie. Bo jako osoba prowadząca galę Outsourcing Stars muszę się dostosować do logistyki danego miejsca. W tym roku scena była wybiegiem takim jak na pokazach modowych. Miała 25 metrów długości, była w centralnej części budynku, a publiczność zasiadła po obu stronach sceny. Jak wygląda sama gala? No cóż, jest to tak, zaczyna się bardzo fajnym jinglem muzycznym, którym w tym roku był, była kombinacja kilku utworów muzycznych, które rozpoczynał Wind of Change. Wind of Change zresztą była nazwą całości wydarzeń i towarzyszyła zarówno forum, jak i gali, także nie mieliśmy się za bardzo co zdziwić, jeżeli zobaczyliśmy, że zespół muzyczny wszedł na scenę i zaśpiewał słynne Wind of Change, które to skorpionsi nagrali ładnych kilkadziesiąt, Lat temu. Po tym dżinglu otwierającym i powitaniu sponsorów i partnerów były przemówienia VIP-ów, w tym wiceprezydentów Gnańska, Gdyni i Sopotu, również przedstawicieli Invest in Pomerania i kilku jeszcze innych oficjeli. W tym roku zrobiliśmy też taki ciekawy akcent, że osoby, które zrezygnowały z Welcome Packów na BSS Forum, przeznaczyły środki finansowe z tychże Welcome Packów na. Ochronę tygrysów w gdańskim Zoo. I Ponad 3700 zł, w zasadzie to prawie 4000 zł zostanie przekazane, zostało przekazane w postaci darowizny na ochronę tygrysów w gdańskim zo. W zasadzie nawet nie tyle ochronę, co na opiekę, na wsparcie, aby te piękne koty mogły sobie komfortowo żyć i być podziwiane przez ludzi, którzy odwiedzają gdańskie zo. My jako proprogresja uwielbiamy tygrysy, wspieramy je od wielu, wielu lat, a to kolejna inicjatywa, która nam Mogła się pozwolić za, zaangażować w tego typu właśnie projekt. Później mieliśmy już część konkursową, tak, Gala Outsourcing Stars to jest finał konkursu Outsourcing Stars, gdzie wręczane są nagrody dla najszybciej rozwijających się firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Tutaj także są wręczane nagrody dla instytucji otoczenia tejże branży, czyli dla agencji nieruchomości, dla deweloperów biur, czy też dla miast pełną listę. Oczywiście znajdziecie zarówno w rocznym raporcie Pro Progressio, jak i na stronie Outsourcing Stars i ta strona widnieje sobie w internecie. Możecie ją tam znaleźć, zobaczyć, kto w tym roku został laureatem tegoż konkursu. Ale o jednej osobie muszę powiedzieć. Tą osobą jest Marek Szul. Co roku Pro Progressio wręcza tylko jedną nagrodę dla menedżera roku. I w tym roku tym menedżerem jest człowiek, który stoi na czele firmy Lion Bridge w Polsce. Ew, awansował tam w ubiegłym roku, ale nie tylko za to dostał tą nagrodę. To jest człowiek społecznik, który Zaangażował się w różne projekty ym, rozwoju i opieki nad seniorami, i takiej aktywności biznesowej, wręcz bym mógł powiedzieć, seniorów, to jest człowiek, który dba o środowisko i dba o pszczoły, więc mocno zaangażował się w to, abyśmy zwiększali populację pszczół, tych bardzo pożytecznych owadów, i tutaj też wiele wysiłków i własnych środków angażuje, aby ten projekt rozwijać. Także nie tylko biznesowo, ale także społecznie, i po prostu czysto ludzko. Ten facet był absolutnie najlepszym człowiekiem roku, najlepszym menedżerem roku 2021 i z wielką dumą wręczałem dyplom Markowi na scenie Gali Outsourcing Stars. Później, po tej całej części mm, oficjalnej, mieliśmy oczywiście już część bardziej rozrywkową. Otwarte bary. Przypomnę tutaj, Kuszman Waklid zrobił kawał dobrej roboty. Wielki networking wspierany przez Infopulse Poland. No i cała ta wielka atmosfera, która nam towarzyszyła na 3000 m2 budynku plenum. Niesamowita, fajna zabawa. Także nie ukrywam, że bardzo, bardzo miło spędziłem ten czas. Wróciłem zmęczony głos. Jak słyszycie, mimo tego, że minęły już dwa dni od tej imprezy nie wrócił jeszcze do właściwego poziomu. No ale myślę, że zaraz już będę mógł normalnie z Wami rozmawiać i dostarczać wam kolejne odcinki podcastu BSS bez tajemnic. Tymczasem ogromne ukłony idą w waszą stronę i przede wszystkim ogromne ukłony idą też do klubu Pro Progresjo. Moi wspaniali klubowicze, bardzo, bardzo się cieszę, że mam Was w swoim otoczeniu. Współpraca z Wami to istna przyjemność, a jeżeli Ty, mój drogi słuchaczu, jesteś w firmie, która nie jest jeszcze członkiem klubu Pro Progressio, to może warto się nami zainteresować. Bo forum i gala to taka celebracja roku, ale na co dzień robimy w klubie wiele, wiele fajnych rzeczy, które mogą pomóc Twojej firmie w wielu różnych płaszczyznach. Na dzisiaj ukłony w Waszą stronę, Bawcie się dobrze, odpoczywajcie, dzisiaj odcinek nagrywam w weekend, no więc w weekend to taki czas trochę mniej biznesowy. Ja się z Wami spotykam już niebawem w kolejnym odcinku podcastu BSS Bez Tajemnic, w którym dostarczy Wam nową dawkę wiedzy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Idę ratować moje gardło, na razie, cześć!